witam w kolejnym poradniku z tej strony Poseidon i w dzisiejszym poradniku serii sieci komputerowych i konfiguracji serwera plików Synology pokażę Wam, jak zmapować udostępnione foldery i pliki za pomocą programu Synology Assistant. A więc uruchamiamy program Synology Assistant. Teraz program wyszukuje nasz serwer, nie znalazł, i tutaj bierzemy zakładkę mapy napęd. Wprowadzamy naszą nazwę użytkownika, którą posiadamy na systemie DSM. Dajemy następne złączenie z serwerem i tutaj mamy wszystkie foldery współdzielone. Weźmiemy na przykład folder pliki bez problemu.pl, dajemy następne, wybieramy sobie tutaj literkę. Będzie X, dajemy tutaj, zaznaczamy połącz podobnie przy logowaniu, dajemy następne, wprowadzamy jeszcze raz nasze dane, to jest takie zabezpieczenie, dajemy OK, jak widać wszystko jest OK, nazwa użytkownika admin, napęd będzie X i tutaj mamy ścieżkę do naszego folderu. Zakończ. I teraz, gdy przejdziemy do okna mój komputer, widzimy, że dysk sieciowy jest utworzony i mamy z nim połączenie właśnie z okienka komputer. Tak jak widać, wszystko działa poprawnie. Na dziś to tyle i zapraszam do subskrypcji i logowania się i rejestracji na bezproblemu.pl. Trzymajcie się, cześć.